Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Blue, a dziś kolejny odcinek z gry Clint. Więc tak, nie modyfikowałem na razie tej talii, bo nie wiem jak bardzo jest ona jeszcze słaba, w sensie pod względem jakie ma minusy, więc na razie stwierdziłem, że sobie popatrzę na to, jak ona jeszcze będzie działać powiedzmy w dwóch następnych patyczkach, potem zacznę ją modyfikować, poza tym może nam się uda uzbierać na beczkę, jeżeli zdobędę ten piąty poziom. Tak, niezwykle szybko go zdobywam, dobra. Więc zaczynajmy. Karta w frame'arze. W ogóle bardzo, bardzo ładna grafika, aż mnie zastanawia kto do niej zrobił grafikę. Szukamy odpowiedniego przeciwnika. No dobra. Żywego ognia. Właśnie zastanawiam się, jak to jest grać na żywiołakach, na gigantach, na tego typu rzeczach. Znaczy może gigantach nie, na żywiołach chyba jeszcze... Na chwałę Skellige! Albo coś takiego. Dobra, gram przeciwko Skellige. Czyli teraz nam deszcz aż tak nie będzie potrzebny, bo oni głównie grają... Z tego co na razie się spotkałem na... Dobra, pierwsze zacznijmy od tego. Deszczu na razie nawet nie widzę. Jest mgła, więc spoko. Wymiana mgłek na mgłę, spoko. Przeraza, spoko. Geralt... Czy ktoś chce wymienić? Szczerze to zmieniłbym sobie krowę. Jakoś nie gra mi się na niej super fajnie. Skręcam blues, coś innego. Może być. Ja zaczynam? Nie, to opponent zaczyna, dobra. Zobaczmy co tam. Co wrzuci, ja chyba rzucę Geralta. Lepiej żebyś mi się pod toporek nie napatoczył. Geralta i spisuję. Może. Zastawiamy się na drugą rundę. Jednak mogłem wziąć ten skręcam blues. Dobra, Geralt. Nienawidzę portali. Myślę, że Geralt jest bardzo. Zobaczymy od tego, co rzuci, wszystko zależy. Jakiegoś myszołowa lub coś takiego, który daje mu dwie dodatkowe karty, to może być spory problem. Po prostu. Jeszcze jedną kartę. Ja jestem na 10, ty na 8. I... Tak. Możliwe, że robię właśnie straszną głupotę. To też inna sprawa, że ja jeszcze nie wiem dokładnie jak grać w tą grę. Bo niby jestem na tym piątym poziomie, ale tak do końca jeszcze nie rozpoznaję wszystkich tacticsów. Więc po prostu muszę poczekać. Aczkolwiek nie jest jeszcze tak źle, jak mogłoby być. Więc uważam, że póki co nieźle mi idzie. Jako że doszedłem chociażby na ten piąty poziom. Tak, właśnie, nieważne, że nie będę się usprawiedliwiał, po prostu jest. A niech cię Merchant pochłonie! Niech mi Merchant pochłonie. Spoko. Musisz zmniejszyć siłę innej jednostki. Stary, co ty właśnie odwaliłeś? Chyba nie wiedział, że ta karta trafia. Ale to było przykre. Pogratuluję mu. Nie wiedział, co robi, aczkolwiek... No właśnie, zobaczmy w ogóle, jak to wygląda tutaj. Już. O, tam 75 sztuk złota. I piąty poziom. I 5 sztuk złota. I jeszcze, jak to wygląda? 15 sztuk złota na kolejną beczkę. Dobra, gramy kolejną potyczkę. No tak, bo to było niespodziewane, szczerze powiedziawszy. Ale to pewnie właśnie dlatego, że nie wiedział, że musi zranić jakąś jednostkę. W sumie to chętnie sobie zagrał Nilfgaardem. Robimy to, co musi być zrobione. Skoja to. Z tego co pamiętam, z nimi mi się fajnie gra, bo efekt pogodowy ogólnie są spoko na Królestwo Północy i Skojatl, a Skellige jest raczej odporny w większości. Dobra, zobaczmy co tu mam. Mam Mglaka. Proszę wyjść, panie Mglaku. Ja nie chciałem z panem kontynuować. Dobra, co tu dalej jest? Jest jakby jeszcze Geralt przed tym wszystkie złote jednostki. Czyli tak, zaczynamy. Już wiem jak zagram. Parantir. Czekaj, anuluj, zaraz co jeszcze mogę wymienić chcieć. Ile mam czas na wymianę? Czy chcę coś wymienić? Może jedną mgłę? Mam na tym. I jednego jeźdźca? Dobra, może być. Rozdarcie. Fajnie. Nieźle. Tak, Karantir duch lasu. Właśnie, jeśli w ogóle zastanawiam, według mnie powinni pozwalać rozpocząć tej osobie, kiedy wygrają daną rozgrywkę. I tej drugiej osobie, żeby straciła jeszcze więcej kart. To by było dobre. A tak to według mnie troszeczkę bez sensu. Dobra, tylko że ze Skoja to jest taki problem, że oni grają na wszystkie linie. Wymieniasz karty. Super, wiele wycierpiał. Chcesz znaleźć czyste niebo, prawda? W talii. Też bym chciał znaleźć na twoim miejscu. Jeszcze ten las, to dorzucę do tego. Więcej jeszcze do tego dorzucę i spasuję w każdym razie. 12 punktów. A
teraz jeszcze dodatkowo 6 plus 7 plus 3, 14 punktów. Dobrze mówię? No. Dodatkowo 16 punktów. Gardło mnie wyschło na wiór! Gardło cię wyschło? Zwiększyłem zresztą zagraną każdą kartą specjalną, czyli pewnie moją też. Co ja w sumie mogę zrobić? Rzucę pożegnać sobie więcej krzywdy zdrowie niż jemu. 28 do 2. Graj! Tylko, że mam taki problem, że nic mocnego mi nie zostanie na drugą turę. Więc będę musiał się raczej starać o kolejną. Szkoda, że przeraza żadna nie weszła, bo tak to bym mógł rzucić i zagrać ostatnio. Kwadrajnie, w sumie sprytnie. Pozagrywasz sobie teraz, bo zawsze spasujesz. Czasowo będę tylko spasujesz. Wygrałem przy tym. Czyli w drugiej mogę się pobawić, mogę pozostać, poniszczyć. Nie zastanawiać się aż tak nad drugą rundą, szczerze powiedziawszy. Wilk został jeszcze, a nie mgla, więc bardzo fajnie. Ten wypad, niech jeden wilk zostanie. Przeskający mróz. I przeraza? Krowa. Muszę tą krowę walić. Tak strasznie mi się na niej jakoś nie fajnie gra, że nie wiem. Że. Dobra, zaczynamy od. No ci ktoś zostawi na następną turę. Tak, najpierw wrzucam Ciri, bo ona nie ma zamiaru wygrać. Wyczuwam kłopoty. Nie ma szans. Więc ją wrzucamy. Teraz pytanie, czy mróz. Mróz i mgłę zostawimy na ostatnią. Jego sobie dowalimy teraz. Pożogą. Bo mi nie pasuje, że ma tak silne jednostki. Rzucimy krowę. Starczy wygłupów. Grasz na Wiedźminów? No jestem pod wrażeniem. Czy jak chcę to grać? Troszeczkę z nim pogram, ale tylko troszeczkę. Halo, panie krowo, no! Jezus, zjebana karta. Jeszcze bugujesz mi... No, halo! No. Właśnie tak powinno się stać na samym początku. Może rzucam mgłę i mglaka, bo w sumie nie mam żadnych jednostek na drugą turę, więc to też jest jakiś pomysł. Czyste niebo. Ojej! Wiesz co? Przykro mi! Bo właśnie gramy efekty pogodowe. Zaraz, oni nie są odporni na mróz? Ale będzie rozdarcie. Okej. Rób co chcesz, mate. Ja ci przykro zrobię niestety. Teraz rozdarcie. Jebie. Wszyscy z Wiedźmi nie żyją. Kto normalny gra na dwa czyste nieba? Mgłę mogę rzucić, rzeczywiście mogę rzucić mgłę. Ale rzucę sobie teraz. Czy nie? Nie, no kurde, zużyłem bez sensu. Dobra. Zagram tak. Po trzy każdemu, czy po dwa? Po trzy? Po trzy. Jest remis? Wszystko w porządku? Jest kółeczka. Czy my pasujemy? W sumie to tak. Spasujmy, zobaczymy. Niech ostatnia tura wszystko rozpikła, że tak to ujmę. Mam nadzieję, żeby Jezus, żeby przeraza weszła. Żeby przeraza weszła. Byłem tak szczęśliwy. To był Geralt. Przeraza albo Geralt. To po prostu cudownie będzie. Wraca. O, i teraz czartem zaczynamy. Więc o. Była szansa, że zostaniemy skrobą, a to by było przesrane. Ale mamy mróz. I mamy czarta w pierwszej linii. Fuck you, czart. Ja zaczynam? Która oponenta? Dobra. Wytrwałości, miły. Gnoju. Fuck you. Mróz. Na trzech... Nie grasz na trzech czystych niebach. Jestem pewien, że nie grasz na trzech czystych niebach. Dwa czyste nieba. To normalny gra na dwóch czystych niebach. Niech ktoś to wytłumaczy. Ty wiesz, że nie mam deszczu, niestety. Będziesz pustował tą kartę, tak? Chyba jeszcze nie będzie. Zagramy na koniec, po prostu całą pierwszą linię wyładujemy. Wróg dowódcy i się... To twój zły dzień. Geralt, czemu? Ciri walczy po drugiej stronie, no nie może Geralt. Koniec gadania. Powinno być tak, że jak
Ciri wchodzi, to schodzi Geralt, a jak Geralt wchodzi, to wchodzi Ciri. To było epickie. Było zabawne na pewno, w każdym razie. Dziękuję za Jadmantikory, śmieciu. Nienawidzę cię. Jeźdźcy. Co to w ogóle jest, Jezus Maria? Brak głodny! 18-23. Jezus Maria. A ja 3 karty mam, dobra. Przepraszam, ja też mogę wygrać. Spokojnie, już myślałem, że sobie ja już wygrywam. Ale jeszcze cię upokorzę. Jak chcesz, to możesz się podać, ja cię będę teraz upokarzał, patrz. Za te twoje pieprzone dwa czyste nieba masz, walę ją i rzucę ci jeszcze róg dowódcy na to. Żebyś wiedział, jaki miałem plan. Jak bardzo... O, halo, właśnie. Tak proszę robić, bo poddawanie gry jest dla słabych ludzi. Jak przegrywasz, to chociaż patrz, dlaczego przegrałeś. Jest pytanie. Jeszcze jedną rozgrywkę. Zobaczymy. Nie jest aż taki... A, kurde, krowę miałem wyrzucić z talii. Której nienawidzę. Chociaż teraz by nam troszeczkę uratowała życie, gdyby nie to, że na koniec wszedł nam mróz. Jakby nie wszedł nam mróz, to by było dobrze, napiję się wodą. Kartą wszystko. Tu się otworzyłem jedną beczkę, ale nic, co by było dla armii potworów przydatne. Skezme Evelien. O, kolejny. Brennan 23. Widać Jarl z szóstej strony. Mam rozmiar pana rozgórwić. Mam rozmiar, mam zamiar. Jezus Maria. Polski po prostu jest... Proszę, jak to się robiło? A tak to się robiło, dobra. To wymieniamy. Nie wiedziałem w ogóle, że można się poruszać strzałkami. Mnie strasznie lakuje myszkę, więc to nie jest jakoś... przerada jest. Krowa czempionka jest. Dobra, proszę wstąpić. No nie! Ale spieprzyłem. Widzę, że przynajmniej ten kuskaja to dobrze używa swojej pamiętności. Czy według mnie dobrze. Dobra. Jeszcze. Teraz jest, tak w sumie to... Elfie gadanie! Dobra, kolejny jeszcze... aktualnie gram troszeczkę, szczerze powiedziawszy, na wywalenie tego gówna, które mam na ręce, a potem zobaczymy. Masz krowę i... Co ja mogę zrobić, żeby ci to jakoś uniemilić? Mogę zrobić Piorun Azura... Jak się nazywa? Alzura... Przerazy nie, kurde jednostek nie mam. Zrobię tak. Niech ta czwórka spadnie na... Krowę mu zabijemy albo po jego pasie, chyba że ja wcześniej spasuję. Bardzo duża jest, bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja zaraz spasuję, nie? Ile po dwa? Po dwa każdemu. Chciałbym zaznaczyć, że nadal jest... gramy tą grę, tą rozgrywkę na przegranie? Chyba tak. Dobra. Wrzucę wojownika cichego ogonu. Teraz rozdarcie. No nie będę rzucał na siebie rozdarcie, to było smutne. Dobra. Dziki goń tutaj. Opór jest bezcelowy. Zabiję mu tą krowę, żeby nie było prostej nazwy. I spasuję sobie. Wszystkich nas czeka śmierć. Spoko. Tam wszystko jedno, nie? Pas. 7-7. Mam nadzieję, że coś wypadnie z tych dwóch kart, które tutaj przyjdą. Jakaś... złote jednostki, bo to by było spoko. W sumie teraz to tak troszeczkę aktualnie moja ręka się bałka. I to jest wina ułożenia talii, a nie mojej ręki i mojego głupiego... No przynajmniej z jednego zacznę z niczym. I teraz muszę szybko też. Prawda? Nie, z kajatem teraz może wybrać tylko tutaj. Rus i koszoga. To nie jest jednostka. Nie rozśmieszaj mnie! Ej, jak nie mam żadnych jednostek oprócz Redina, dobra. Zaczynamy od razu.
Eridina rzucimy na końcu. Wykorzystamy wszystkie możliwe rzeczy, które tu mamy. Rzucimy róg dowódcy na to i no, zobaczymy. Może nam się uda. Jest to bardzo trudne, ale może nam się uda. Ewentualnie w ostateczności rzucę przerazę. Piorun. Poszoka najpierw. Miałeś kiedyś połamane kolana? Miałeś kiedyś piorun w dupie, psie, krasnoludzki? To teraz już masz. Tak się czują ludzie, którzy oberwią piorunem po kręgosłupie, że aż odbytem im wychodzą elektryfikacje. Nie wiem, czy istnieje takie słowo, super. Rzucaj tymi kartami, Jezus Maria. Na czym tak myślisz, że ty musisz wygrać tą, znaczy możesz przegrać, możesz równie dobrze pasować teraz. Zresztą miałem Eredinia, czyli też bym wygrał. Co masz tam na tej ręce? Nie przedłużaj, Jezus Maria. Chociaż ja zaraz będę przedłużał prawdopodobnie. Odynie za jakie grzechy pasuje. Ja sobie spojrzę na cmentarz. Nie wiem, czy jakiś przyrazy, czy ja nie. Wiecie, jak to się robiło? No, tak, można tak. Tu nie ma za dużo kart specjalnych. To rzucę Redina. Jeśli Siri wróci, ja mam 6, 8. Świetny pomysł. Kurczę, no boję się, że przegram. Musiałbym wypaść, nie wiem, jakiś duch lasu teraz, żeby wygrać. No, Redding jest coś w stanie, jestem tak źle. Geralt, dobra. Nie jest aż tak źle. Czemu nie wykorzystać w ogóle umiejętności Skeletor? Musisz kazać mi zaczynać. A, bo i tak bym zaczynał, może dlatego. Miejmy to za sobą. Zrzucamy wszystko oprócz przerazy, wyrzucamy przerazę, a na koniec zrobię dowódcę. Kurde, ale nawet, prawdopodobnie nawet pożogi nie rzucę. Oddaj się, oszczędzisz mi czasu! Jezus Maria, dlaczego? Ty nie błagam, pomóż mi, że nie widzę nic nie. Rzuć jakieś jednostki, masz 8 kart do 5, jest. To będzie jakiś pogrom, on tylko tak spojrzy i gij. A ja wtedy, no nie. I tak to będzie mniej więcej wyglądać. Jeszcze pewnie ma... Cik. Masz pożegę na cmentarzu może? Nie masz pożegę na cmentarzu, prawda? Nie masz pożegę na cmentarzu. No nie. Wszyscy nie ma. Zdarcie i zagram sobie na tą linię. Mogę zagrać? Tak, mogę. Bardzo dobrze. Mi rośnie przeraza. A to przede wszystkim jest najważniejsze. O, wystawia jednostki. A kartu pułapka, super. Czy mogę to zniszczyć? Nie mogę tego zniszczyć niczym. Nie wiem czym. Skeletel i kartę pułapki. Aktywowałeś moją kartę pułapkę! Jep! Teraz musisz wysłać mi swoje drogie zdjęcia. Znaczy, nie. Właśnie tego nie dbałem. Nie, 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 nie! 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 Nie no! Ty siusiaku! Co tam masz? Dobra, czym mogę ci pomóc? Tris Merigold jeszcze. Wow, zmniejszył więc Grybala o 4. Każdej! Futsk Siu! Dobra. Zwiększę już do 4. Raczej mi to nie wpłynie na nic już. Raczej. Raczej. Nigdy nie chybiam. Fajnie. Fajnie, że nigdy nie chybiasz. Ja ci uchybię... pożogą. A masz. Tak mnie zniszczy brzydko. Tak mnie brzydko. Dobra. No już spadaj, 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 spadaj. Koniec, ty już się pewnie też pasujesz, ja spasuję. Nie myślcie sobie, żebym się podał, jak rzucam mi rzeczy. Aczkolwiek nie, bardzo, bardzo fajna rozgrywka. Jeszcze się nie spotkałem z Kojatelem, z którym mi się tak ciekawie grało. Gratuluję mu i zobaczmy, co tam mam z podróżach wojennych. Czyżby starczyło nam na beczkę? 5 zł, to nie specjalnie.
I nic więcej, tak? A, bo muszę wygrać, żeby... No tak, 90... 10 punktów. Dobra, w takim razie prawdopodobnie na następnym odcinku otworzymy beczkę, a na razie dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, cześć.